Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdes i zapraszam was na seans odcinka specjalnego w kampanii Gladius Relics of War, oczywiście ze świata Warhammera 40 000, kampania fabularna Tyranidów. Moi drodzy, od ostatniego odcinka, kiedy zniszczyliśmy ostatnią z wrogich nam frakcji, czyli Chaos, przeniosłem wszystkie nasze jednostki tutaj w okolice miasta, bo tutaj będzie się raczej głównie toczyła akcja fabuły. Zazwyczaj jeśli są jakieś wydarzenia, one są właśnie w okolicach miast. Stworzyłem sobie tutaj drugi tunelownik kroju, żeby szybciej transportować te nasze jednostki. W międzyczasie jeszcze już częścią jednostek, która dostała się tutaj wcześniej, zaatakowałem sobie jednostki neutralne znajdujące się w bliskiej okolicy, w zasadzie naszego miasta. Tutaj wcześniej jeszcze była iglica Eldarów. Jesteśmy w trakcie ich niszczenia i też zacząłem już wypełniać pierwszą misję fabularną, bowiem od dawna mamy zbudowane pokładełko alfa, zbudowane. W zasadzie, żeby zakończyć ten rozdział, muszę wyprodukować tyranida naczelnego, więc w naszym przypadku ostatniego z tyranickich lordów, można powiedzieć, bohaterów po prostu. Fabularnie natomiast byłby to pierwszy, tak? Tyranid naczelny. On występował nawet w Battle Sektorze, tamta jednostka nazywała się po prostu pierwszy, specyficznie. Także niech on się tam na spokojnie produkuje. My natomiast sobie tutaj wykończymy tych neutralnych przeciwników, żeby oni nam się po prostu nie plątali między nogami. Aczkolwiek czy tak szybko uda się ich wykończyć, to nie wiem, bo tak ci kultyści chaosu naprawdę są odporni. A że tu jeszcze podejdziemy sobie wojownikami tyranickimi, oni ich tam w walce wręcz powinni szybko wykończyć. Tych sobie zniszczmy. Dobra. Część moich jednostek jeszcze tutaj dociera, bo to są hetery roju, które nie mogą używać tunelowników. One są zresztą atakowane tutaj po drodze. Ale niech sobie na spokojnie lecą tam, gdzie mają lecieć. Ty, nie wiem czemu przestałaś lecieć, ale już się zbliż. Większość już jest bliziutko, więc myślę, że to długo nie potrwa. Wy też tam idźcie do góry. W zasadzie kończmy turę. Nie ma co dłużej czekać. Tam nam, widzę, kultyści uciekają. Wkurza mnie, że musimy ich gonić, a tutaj jeszcze mamy trochę nagromadzonych jednostek neutralnych, ale na nie już nie będę tracił czasu. Żadna z nich nie stanowi żadnego zagrożenia. Tam wyżej mieliśmy przynajmniej roboty kasztelany, które mogły namieszać. Dobra, wykończmy sobie tą jednostkę kultystów. Wy zaatakujcie skrzydlarzy wyspickich. Pogonimy tamtych, bo mnie irytują. Ciekawe, czy się uda. Uda się ich wykończyć. Świetnie. Dobra, no to w zasadzie jeszcze dwie jednostki mi lecą. No a my czekamy już teraz tylko i wyłącznie na stworzenie się tyranickiego naczelnego. Oddajmy turę, on już w następnej turze będzie stworzony. Niestety będziemy musieli, z racji tego, że pokonaliśmy wszystkich wrogów, to odsłoniła nam się mapka w całości, już nie ma tak zwanej mgły wojny, więc widzimy wszystkie ruchy wszystkich neutralnych jednostek, które pozostały na mapce. Nie, dobra, badanie zakończone, przyspieszacze asymilacji, bo po drodze jeszcze tam kilka badań miałem. Młot gniewu i coś tam jeszcze się zbadało. Trawienie i przetwarzanie muszą być dostatecznie efektywne, aby jak najlepiej służyć umysłowi roju. Nawet najmniejsza cząstka biomasy niezdatna do użytku w wyniku błędu może przesądzać o porażce. Ten mechanizm przystosowawczy sprawia, że wspomniane procesy odbywają się w sposób ciągły, co zarazem sprzyja dużemu odsetkowi odzysku biomasy. Dalej ta biomasa i biomasa, ale dobra, mamy opis fabularny pierwszego rozdziału. Zadanie zaktualizowane, cele wszystkie ukończone, otrzymaliśmy aż 50 punktów wpływu. Kurczę, to robi naprawdę różnicę.
No oczywiście żarty. Tam, gdzie się pojawili, hordy tyranidów zaczęły działać w sposób zgrany i inteligentny. Zacząłem popadać w rozpacz. Aha, to jest notatka z jakiegoś Magosa z Adeptus Mechanicus. Nie mamy tutaj, w opisach fabularnych nie będzie niczego z punktu widzenia tyranidów. Okej, okay, i cele to jest odzyskanie rozproszonych jednostek. Musimy odzyskać rozproszone jednostki tyranickie. Mamy Formagaunty. Kurde, aż tak daleko je musiało wywiać. Mamy kolejne. Te już są zdecydowanie bliżej. Te już odzyskamy bardzo szybko. Raz. Proszę bardzo, Formagaunty. Możemy nimi ruszyć, więc chodźcie. Gdzie jest dwójeczka jakaś? Tu jest drugi. A, jednostki latające nie mogą ich przejąć, czyli moje najszybsze jednostki nie dadzą rady. Musimy wysłać kogoś innego. A, Zokryn. Dobra, leć. Trochę czasu mu to zajmie niestety, bo strasznie daleko komputer wywiał tą jedną z jednostek. Pełzacze. Możemy stworzyć pełzacze. Oni szybko się poruszają, a mamy tutaj broncze. To powinna je w miarę szybko stworzyć. Łupieżcy, przepraszam. Nie pełzacze, a łupieżce. Trzy tury, kurde, będą robili. A nie możemy tego jakoś przyspieszyć? Nie, tyranidzi nie mają chyba takiej możliwości. Dobra. Oddajmy turę. Wy mi się stąd nigdzie nie ruszajcie. No niestety, będziemy musieli oglądać te ruszanie się w kółko tych jednostek neutralnych, chyba że je dorwiemy. Wiecie co, zróbmy tak, bo mnie to irytuje, że one tak zabierają nam czas antenowy zupełnie niepotrzebnie. Wyślijmy tam kilka jednostek, dwie hetery i jeden tyranofex powinien wystarczyć. Bo, tak, atakuj już te kruty. Ogary krutów w zasadzie. Tutaj poślemy też na robotów kasztelanów jedną heterę, poślemy tyrana roju i drugą heterę. Ty mi tutaj przejmuj tą jednostkę Hormagauntów. Już mamy dwie, jeszcze została nam ta ostatnia, żeby zakończyć rozdział. Wykonajmy kolejkę rozkazów i pozostałe jednostki możemy w zasadzie odpuścić sobie. Aczkolwiek wolałbym, żebyście się znaleźli bliżej pozostałych jednostek, bliżej miast. Jak nam wyskoczy zadanie z jakimś wrogiem, który pojawi się z... Aj, wszedłem w drutochwasty niechcący. Jak nam się pojawi jakieś zadanie związane z walką, z jakąś frakcją, która pojawi się znikąd, z frakcją, z jakąś armią, już frakcja żadna się nie pojawi, ale w każdym razie walka jakaś nam się pojawi na horyzoncie, to dobrze mieć ich w kupie zebranych. Dobra, wyczekacie wszyscy, no to oddajmy turę już. Patrzcie, jak zaatakowane ogary krutów się teraz bronią. Zaatakowały nam nawet miasto, obręcze. To było irytujące, przyznam szczerze. I to będzie waszą zgubą. A czy i tak byście zginęli? To nie będzie waszą zgubą, bo tak czy siak zaliczycie łomot. Miasto jeszcze się obroni. Miasto widzę obroni się samo, więc kurde, tego już mogłem posłać tutaj na te jednostki, na skrzydlarzy wyspidów. No nic. Dobra, ty tam leci dalej. Będziesz szybszy niż łupieżcy, którzy jeszcze się nie stworzyli. Dobra, a wylećcie mi wybić tutaj te roboty i te psychoważki. Aj pięknie, hetera sobie pojedynkę poradziła praktycznie z robotem kasztelanem. Tyran tam jednym ciosem też załatwił psychoważki. Dobra, i oddajmy turę.
Dobra, znowu nasza tura, to zapraszam do walki. Aj, Hetera nie da rady zabić jednym ciosem skrzydlarzy, tak samo Tyranofex. Może masz Mackoidę? Nie. A ty będziesz miała Mackoidę, żeby zaatakować tych? Tak. Ta jednostka tutaj pada, tylko tych mi jeszcze zaatakuj. Prawilnie, no. Dobra, jedna zgraja neutralnych zabita, w zasadzie to już druga. A nie licząc całą grę, to naprawdę już nie wiem, która nawet. I ostatnia neutralna jednostka też już pada. Przynajmniej żadna inna się na mapce nie poruszała, więc to tyle, jeśli chodzi o neutralne jednostki. Grając chyba chaosem, pierwszy raz mi się zdarzyło zabić wszystkie jednostki neutralne na mapce. Wtedy dostałem jakieś tam osiągnięcie. No ale teraz już osiągnięcie nie zdubluję, no bo ono jest tylko raz. Ale wydaje mi się, że już żadnych jednostek neutralnych nie ma. Dobra, zadanie wykonane. Niedługo potem dzicy tyranidzi zniknęli. Rój zniknął nam z widoku, prawdopodobnie w celu skonsolidowania sił w ramach przygotowań do zajęcia planety. Tak to z notatnika jakiegoś magosa z Adeptus Mechanicum, którzy tutaj na Gladiusie wedle fabuły badali właśnie tyranidów na żywych organizmach. Musimy odczekać jedną turę, żeby kolejna... Tutaj zastopujmy już produkcję. Musimy odczekać turę, żeby kolejne zadanie nam wskoczyło. Tu wszyscy wracajcie. Dobra, zakończmy turę. Zobaczymy, jak będzie brzmiało kolejne zadanie. A, jeszcze ktoś tu przeżył. Kurde, szkoda, no. Myślałem, że już... Jakie ruchy w tej i we w te nie będą nam zabierały czasu. Dobra, rozdział drugi, interfaza. Wcześniej mieliśmy profazę. Do Magus Xenologis Lexidium. Raport dotyczący działań Divisio Biologis na Gladiusie Prime. Czyli raport z działań jakiegoś działu biologicznego. Z dywizji biologicznej w zasadzie. Tych adepcie, posiadam dane z Fecundi i Makrak. Znałem, Makrak to jest w ogóle... planeta stolica zakonu Ultramarines z Astartes, jednego z najbardziej znanych zakonów, którzy wywodzą się bezpośrednio od legionu Ultramarines. Fecundia, nie pamiętam co to była za planeta, podejrzewam, że też jakaś ważna. W każdym razie, tych adepcie, posiadam dane z Fecundii i Makrak. Znalazłem praktykę działań tyranidów. Nie rozpoczęłyby od kumulacji biomasy w celu zorganizowania swoich sił ofensywnych, obdzierając z wszelkiej ożywionej materii po łacie terenu dla pozyskania zasobów i zbudowania armii. A umysł roju jest niczym smakosz, testujący lokalny materiał genetyczny, tworzący wojowników wyzyskujących nasze słabości w celu zapewnienia sobie zwycięstwa. Nawet i teraz wiedziałbym, że malantropy gromadziłyby się nieustannie pracując za szeregami wojowników roju. Powinienem był ostrzec Astra Militarum, czyli Armię Imperialną. Ale bardziej troszczyłem się ochroną owoców naszych badań. Ci tyranidzi mogli być kluczem do pokonania kolejnej floty roju. Zdecydowałem się zbierać informacje w nadziei na zabranie ich z tej planety, przez co skazałem ją na zagładę. Umysł roju potrzebuje biomasy, zważywszy na to, że początkowo jego zasoby ograniczały się do kilku osobników z naszego ośrodka, potrzebowałby także dużo nowego materiału genetycznego. W tym celu jego uwaga skupiła się na malantropach, pełzających gigantach, podążających za każdym rojem. Tak, tutaj naszym celem jest badanie adenotrofum, zbudowanie adenotrofum, wyprodukowanie malantropa. Malantropy to były te jednostki, które pochłaniały biomasę z tych pól, które są teraz takie opustoszałe. No i musimy sobie tutaj kolejnego malantropa stworzyć, żeby ruszyć z misją do przodu, bo moje malantropy zginęły w walce. W każdym razie, wedle fabuły, naukowcy z Adeptus Mechanicus mieli okazję powstrzymać tyranidy, kiedy te jeszcze były, znajdowały się, można powiedzieć, w zalążku. Mogły ostrzec armię imperialną, żeby ta tutaj zniszczyła tyranidy, póki te były w bardzo niewielkiej ilości na Gladiusie, ale naukowcy postanowili sobie poczekać, popatrzeć,
jak tyranidzi zabijają całą populację na planecie i to jakby na celu miało zbadanie ich zachowań i zbadanie widocznie jakichś może taktyk ofensywnych, żeby powstrzymać ogromne floty roju grasujące po kosmosie. Naukowcy wybrali po prostu badania nad żywot imperialnych frakcji na planecie. Dobra, oddajmy turę, poczekamy sobie na tego malantropa. W ogóle miałem wam już to powiedzieć w poprzednim odcinku, ale jeśli w poprzednim odcinku i w tym mój głos troszeczkę inaczej brzmi, to przez to, że pokój, w którym nagrywam, jest obecnie w trakcie remontu i może nieść się tutaj echo. Także jeśli coś jest nie tak, jeśli słyszycie właśnie jakiś pogłos, to już wiecie dlaczego. Dobra, ile ten malantrop jeszcze tam się będzie produkował? Jedną turę? No to chciałem powiedzieć, oddajmy tą turę, ale wróćmy sobie tym tyranem. Tymi dwoma tutaj heterami. Protem naszych torbieli roju. Do pozostałych tyranidów. I możemy oddać turę. O, i teraz będzie przerąbane. Kiedy już malantropy odpowiednio wyrosły, zostały wysłane w celu pozyskania biomasy i świeżego materiału genetycznego przez konsumpcję olbrzymich połaci terenu, zabijanie miejscowych drapieżników i testowanie ich genotypu. Aha, dobra, tu się zdanie skończyło. Konsumpcja olbrzymich połaci terenu, zabijanie miejscowych drapieżników i testowanie ich genotypu. Przerąbane zadanie dostałem właśnie i możliwe, że to nam zniszczy cały koncept tego odcinka, bowiem żeby przejść dalej, żeby ten rozdział tutaj został zaliczony, musimy sobie nie tylko skonsumować pole malantropem, a tych pól konsumowałem dużo, zdecydowanie więcej niż ta misja wymaga. Zacznijmy sobie już konsumować. Nie, to nie malantrop. Gdzie jest malantrop? Tu jest malantrop. Tak, pierwsze pole sobie skonsumujmy w ramach misji. Sobie stwórzmy kolejnego malantropa, będzie szybciej. No, ale nie tylko muszę te pola skonsumować, ale muszę też w ich obecności, muszą być niedaleko, zabić jakieś trzy jednostki. Natomiast z tego co widzę, zostały dwie. Dwie jednostki na całej mapce. Jednostki neutralne, więc brakuje nam jednej, żebyśmy mogli zadanie wykonać. Kurde. Może to jakaś ta misja jakoś samo się zaliczy, jak nie będzie żadnego wroga na mapie. A gdybyśmy tak wzięli i zaatakowali naszych. Czy ty możesz zaatakować? Ja ci mogę wydać rozkaz ataku? Chyba nie. Muszę mieć po prostu wroga w okolicy, którego, na którego kliknę i on tam wtedy zaatakuje. Myślałem, że może jak zabiję jakąś swoją jednostkę, to mi się też to zacznie zaliczać. Wtedy bym stworzył termaganty albo hormaganty i pozabijał je w okolicy malantropa. Ale no nic, spróbujmy. Malantropa poślemy tunelownikiem. Te okolice, gdzie jest najbliższy tunelownik? A tu. Kurde, też trochę czasu antenowego to zajmie, no ale co mamy zrobić? Nic nie zrobimy. Dobra, choć nie wiem. Tu. Pochłoń kolejne pole. Wiecie co, tam już pójdziemy sobie pierwszą z jednostek naszych. Tyranidem może. Albo lepiej, Trygonem. To jest Trygon, to jest Trygon. Dobra, Trygonem pójdziemy. Wcześniej powiedziałem Tyranidem. Wszyscy są Tyranidami. Tyranofexem miałem na myśli. Gdzie jest ten tunelownik jakiś tutaj w okolicy? Kurde, ślepy jestem. Tu jest. Dobra, pójdzie tutaj Trygon. On już się tam zapuści.
niżej. W okolicy tych żyjątek, które tu pozostały, stworzy tutaj gdzieś, nie wiem, tunelowni groju. I tam sobie malantrop na spokojnie przejdzie, już żeby było szybciej. Dobra, to tak, kłaniaj kolejne pole. Szkoda, że zaniedbałem tą fabułę wcześniej, bo byłoby zdecydowanie łatwiej te warunki tutaj misji spełnić, kiedy malantropy były aktywne, kiedy toczyliśmy standardową kampanię. Bo wtedy było dużo wrogów jeszcze do zabicia. Te pola były pochłaniane non stop praktycznie. Więc byłoby zdecydowanie łatwiej po prostu. Dobra, malantropy, ty już się zbliżaj tutaj do tego tunelownika. Tam mój Trygon sobie idzie, reszta czeka. Chodź, Trygonie, chodź. Dobra, Trygon podchodzi tu, tworzy tunelownik. Tak jest, malantrop. Gdzie tu? Dobrze, że on może korzystać z tego tunelownika, bo inaczej byłaby masakra. Malantrop wychodzi tutaj i w następnej turze zabijemy pierwszego z wrogów. Już te pieski nam daleko odeszły. Ogary krutów w zasadzie. Dobra, malantropie, chodź tu. I czy to wystarczy? Trzech pól, dobra, to wystarczy. To w takim razie Trygon atakuje kruty. Dobra, jedna jednostka zabita. Cychowaszki od nas uciekają, ale daleko nie uciekną. Dobra, malantrop, chodź tu. A, Trygon taki mocny przeciwko latającym stworzeniom nie jest, ale malantrop sam w sobie też może atakować. Pytanie tak, mamy chwytny ogon. Co ten chwytny ogon robi? Aha, zmniejsza siłę ataku wroga. Na tym nam nie zależy, ale mamy też toksyczną miazmę. Ona może trochę te psychoważki też uszkodzić. Dobra, reszta czeka. Zobaczymy, czy gra nam zaliczy zadanie w momencie, jak nie będzie już żadnego przeciwnika na planecie. Oby. Bo inaczej zakończymy odcinek w tym momencie. Aha, malantrop nie może w ogóle używać tej toksycznej miazmy w dowolnym momencie, tylko co 4 tury, więc malantrop w ogóle nie jest stworzeniem do prowadzenia walki. Możemy sobie wchłonąć pole, żeby się malantropowi nie nudziło. Kurde, patrzcie, gdzie one mi tu uciekły. A to wredne małpy. Trochę czasu mi zajmie ich dogonienie. Mamy 3 pola? Teraz 2, 3, nie. Nie bójcie się. Poczekajcie tu na nas. Gdzie one są? O, dobra, nie ruszyły się z miejsca. Dobra, malantrop, chodź tu. Trygon tu i Trygon je wykańcza. I moi drodzy, to będzie teraz kluczowe, czy gramy dalej, czy się zatrzymujemy w tym momencie i tyranidzi faktycznie już z Gladiusa wydostać się nie mogą. No, wychodzi na to, że wydostać się nie mogą. Chyba zakończymy grę w tym momencie, bo nie mam jak ruszyć dalej z fabułą. Bez sensu. Dajmy turę, może to cokolwiek da. Jest jakaś tura wroga, ale nic się nie rusza. No i kurde, co ja mam tu zrobić? Czy ty możesz... Spróbujmy jeszcze jednej rzeczy. Weź tu ten tunelownik, stwórz.
Malandrop. Przełaź przez ten tunelownik. Jeszcze patrzę, czy jest gdziekolwiek jakieś stworzenie, jedno małe stworzonko, które moglibyśmy zabić. Cokolwiek. Nic nigdzie nie ma. Od cholery było tutaj tych stworzeń neutralnych w trakcie gry i nie zostało ani jedno. Sam się przyczyniłem do tego, ależ mnie to teraz irytuje. Dobra. Chodź tu, malantropie. Czy ja mam jakąkolwiek jednostką możliwość zaatakowania jakąś umiejętnością specjalną w celu? Carnifex, nie, Tervigon. Nie, ty nie masz umiejętności ofensywnych. Tyranofex nie ma. Tyran Roju. Ale to zadaje tylko obrażenia wrogom, jeśli dobrze kojarzę, no ale spróbujmy. Tyranie Roju tutaj. Weź no, wrzaśnij sobie. No, Tyranidom to nic nie robi, że sobie krzyknął. A momencik, jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Ustawienia, sterowanie. A czy mamy gdzieś możliwość zaznaczenia opcji ataku? Jakiś tam ładunek, anuluj, czat, to mnie nie interesuje. Następne zadanie. Nie wiem, o co chodzi. Okej, to nas nie interesuje. Kompendium, akcja gracza, czytanie gry to nie. Akcje jednostki. Ale co oznaczają akcje jednostki? Ach, chyba nic nie ma. A gdyby... Aha, jeszcze jest jedna opcja. Dobra, spróbujmy. To jest ostatnia szansa. Jeśli się nie uda... tu was przynieśmy. Jeśli się nie uda... To będę musiał wczytać grę w momencie, kiedy jeszcze były tutaj żywe stworzenia. Kiedy kończyliśmy poprzedniego streama, doprowadzić do sytuacji, gdzie to zadanie tutaj będzie znowuż aktywne, a te jednostki tutaj jeszcze dookoła będą się kręciły. To jest jedyna opcja, żeby ruszyć dalej do przodu. Tak chyba będę musiał zrobić, ale spróbujmy jeszcze jednej rzeczy, bo ja tutaj mam mieć ponoć możliwość pochłaniania jednostek. Tu o, odzysk jednostki. Czy to spowodowało? Straciliśmy termagantę, ale to nie spowodowało, że tutaj mamy nagle mniej wrogów. Jest tura wroga, teoretycznie, ale nic się nie dzieje. Żadne stworzenie się nigdzie nie rusza, więc zakładam, że po prostu żadnego już nigdzie, kurczę, nie ma. I to jest błąd w mechanice gry, moim zdaniem. Błąd w mechanice gry, który powoduje, że nie można przejść misji fabularnej. Być może twórcy gry nie zakładali, że ktoś sobie zostawi zadania fabularne na sam koniec. Przynajmniej te początkowe zadania, bo to jest dopiero rozdział drugi. Więc moi drodzy, na ten moment pauzuję. Muszę to rozegrać inaczej. Pauzuję i... do nagrywania wrócę w momencie, kiedy tu będą jeszcze jakieś... Inaczej, wrócę do momentu, wczytam sobie zapis, który miałem, że tu były jeszcze jednostki dookoła. Pójdę tymi misjami do momentu, kiedy będę w tym dosłownym momencie. Czyli będzie malantrop stworzony, te pola tam będą skonsumowane i pozostanie mi zabicie jednostek w jego okolicy. Także to... Tylko w ten sposób chnę to do przodu. Muszę się ratować wczytywaniem, a tak to nie powinno wyglądać. W każdym razie za niedługo wracam i dla was to będzie chwila, moment. Ja muszę tutaj chwilę sobie poklikać, że tak to ujmę, i pooddawać kilka tur. Widzimy się za chwilę.
Dobra, moi drodzy, wracamy do nagrywania. Trochę czasu mi zajęło to, doprowadzenie ponownie tutaj do tego punktu. Znowu musiałem przeprowadzić wszystkie wojska, musiałem wypełnić te wszystkie dodatkowe misje, które mieliśmy już wcześniej wypełnione. No ale znajdujemy się w punkcie, w którym mamy praktycznie wszystkich neutralnych wrogów, których sobie wcześniej powybijałem. Także przeciwników dla malantropów tutaj nie zabraknie, aż mam nadzieję. Że to tak się skończy. Musimy trzech zabić. Trzy pola już sobie tutaj skonsumowałem, że tak powiem. Teraz mamy tutaj malantropa na wysuniętej pozycji. On ma od siebie tak, ogrę krutów w miarę blisko. Ci są chyba w odpowiedniej odległości kultyści chaosu. Jest też robot kasztelan, ale nie wiem, czy akurat robot kasztelan ci kultyści chaosu się tutaj nam wliczą w odpowiednią bliskość malantropa. Na pewno będą to ogary krutów, więc od nich sobie zaczniemy atak. Dobra. I wiecie co? Zbliżmy się po prostu do przeciwnika na odpowiednią odległość. Tak, trochę nam się obrywało przy okazji. Natomiast dla pewności ja tych pozostałą dwójkę przeciwników zgładzę sobie w kolejnej turze, kiedy malantrop już będzie wystarczająco blisko. A tam kurde oddalili się, ale to nie będzie jakąś wielką przeszkodą. Malantropem też się muszę zbliżyć. Aha, jeszcze badania muszę wybrać. Te przyspieszacze asymilacji, które już wcześniej opracowaliśmy, to też sobie opracujmy. I tak, wychodźcie tu. Liktorzy i Carnifex odejdą sobie tu. Malantrop też się zbliży, żeby mieć pewność, że przeciwnicy są wystarczająco blisko. I tak. Kurde, jeszcze mi tutaj ostrzeliwują, ale dobra. Kultyści chaosu pokonani, więc to już jest drugi cel zabity i jeszcze nam pozostaje trzeci i mam nadzieję, że ten trzeci to właśnie będzie teraz. Tak jest. Interfaza zakończona. Niedługo potem tyranidzi ujawnili się nam w pełnej krasie, znacznie liczniejsze i bardziej zróżnicowane niż się spodziewałem, zważywszy na ograniczoną ilość osobników przetrzymywanych w ośrodku badawczym. No, czyli tyranidzi uciekli z ośrodka badawczego, naukowcy nie postanowili ich nie ścigać, o czym mówiłem wcześniej, no i tyranidzi po prostu się wzięli i rozmnożyli. Dobra, musimy poczekać sobie na kolejną turę, żeby nam kolejne zadanie fabularne tutaj wskoczyło. Tą turę sobie oddajmy. Ja już kolejnych, znaczy tej grupki tam u góry się pozbędę. Przynajmniej tej najsilniejszej. Ale nie będę wybijał wszystkich wrogów dookoła, bo się jeszcze okaże, że będę musiał kolejnych gdzieś tam zabijać. W każdym razie rozdział trzeci, apoptoza do Magos Xenologis Lexidium, raport dotyczący działań Dywizji Biologis na Gladiusie Prime. Nareszcie Zakon Kosmicznych Marines i Astra Militarum zdały sobie sprawę z zagrożenia. To jest mega hipokryzja teraz, one zdały sobie sprawę z zagrożenia, a to przecież naukowcy powinni byli ich ostrzec. Że zostali uwięzieni na tej planecie nie tylko z orkami i nekronami, ale również z tyranidami, że rodzaj ludzki może zostać zmiażdżony na tej planecie przez trzy wrogie nam rasy. Nie, moje organiczne części ciała wręcz umierały z przestrachu. Jednakże niespodziewany sojusznik dał nam szansę na zniszczenie ich na dobre. Tych adepcie, sama planeta zaczęła się bronić przed nimi. Wyglądało na to, że Gladius mieścił w swych trzewiach jakąś dawno zapomnianą technologię obcej rasy. Być może ta sama technologia odpowiadała za uwięzienie nas przez burzę osnowy. Wielkie iglice eldarskich wygnańców z oksydowanego metalu wzniosły się w okolicach gniazd tyranidów. Z moich analiz ich szczątków wynikałoby, że powstały nawet wcześniej niż rasa eldarów, że były tak stare, że brak danych. Tam, gdzie wniosły się iglice, burza osnowy przebierała na sile, niszcząc wszelkie życie na pobliskich ziemiach. Tyranidzi zostali wyparci na pewien czas. Nie, dobra.
cele, przejrzyj inwazję i zabij wszystkich najeźdźców. Tutaj mamy te iglice, o których była mowa w tej fabule. One wyglądają jak zupełnie tak samo jak tutaj. Te przenośne holoprojektory, czy tam artefakty przedwiecznych. I musimy po prostu je zniszczyć. Przy okazji chyba będą też inni wrogowie do pozabijania z Astra Militarum i z Adeptus Astartes. Chyba, nie pamiętam już teraz, jak to było. W każdym razie musimy na pewno zająć się tymi iglicami. No i tymi stworzeniami neutralnymi tutaj. Dobra, Liktor, chodź tutaj na tego robota Kasztelana. Zobaczcie, zabiliśmy w pobliżu, tak wam nie pokazałem wcześniej w sumie, zabiliśmy w pobliżu jednostkę wroga i dzięki temu, że Malantrop był w okolicy, to zebraliśmy punkty badań. Ogółem opłacałoby się trzymanie tych Malantropów w pobliżu, ale też z drugiej strony nie było takiej potrzeby. Dobra, chodźmy tutaj na tą pierwszą iglicę. O, Terranofax już sięgnie jej swoim ostrzałem. Prawda, jeszcze istnieje, ale... A, Carnifex se tam może. Nie, dobra. Atakujemy kolejną. One też się bronią z tego co widzę. Aczkolwiek ich ostrzał nie jest jakoś wybitnie silny. I pierwsza strażnica Wola zostanie zniszczona. Pierwsza zniszczona. Pewnie ich jeszcze trochę tutaj będzie. Tu jest kolejna, ale Hormagauntami raczej jej krzywdy nie zrobimy. Niech ona się zbliży, bo one powinny się do nas zbliżać. W końcu to my mamy przeżyć inwazję. Już na tym etapie to nie jest dla nas jakimś dużym wyzwaniem, ale... Ale cóż, skoro o tym mamy przeżyć inwazję, no to inwazja polega na tym, że nas atakują. No, atakuj. Dobra, druga iglica zniszczona. To jest kolejna, trzecia. Mamy tą czwartą. Piąta. Szósta. Na razie... Dobra, siódma jest daleko. Gdzieś jeszcze jakieś są? Mam nadzieję, że nie będą rozprzestrzenione po całej mapie, bo... To byłoby za dużo. Dobra, Hormagaunty, chodźcie tu. Głupieżcy, też możecie podejść, aczkolwiek to jest teoretycznie jednostka latająca. Więc... Więc moje jednostki naziemne... Aha, tutaj jest kolejna. Więc moje jednostki naziemne tutaj tam wiele krzywdy nie zrobią. Chyba. Dobra, oddajmy turę. Niech one się do nas zbliżą. I zobaczymy, co wyjdzie. Kurde, zabierają nam... Moje artefakty. Irytujące. Dobra, pojawili się jacyś nowi wrogowie? Czy nie? Chyba nie. Myślałem, że Astra Militarum i kosmiczni Marines też się pojawią, a wychodzi na to, że... im nie śpieszno. Teraz zniszczmy tą strażnicę. Pozabijemy też tutaj dookoła tych kultystów. Wylećcie na kolejną
strażnicę Wola, gdzie ona była tutaj. Dobra, teraz... Teraz tu jest następny cel na dole. Macko i damie, myślę, że ją wykończymy. Albo i nie. Dobra. Jedna hetera i druga, jak wykorzystają mackoidy, to niszczą. Dobrze. A, możecie atakować, tylko pytanie, czy da się atakować wręcz. Dobra, to ułatwia sprawę. Że dobra, myślałem, że ułatwi bardziej, że łupieżcy tutaj zadadzą jednak zdecydowanie większe obrażenia. A te strażnice już na tym etapie rozwoju naszej frakcji niewiele nam mogą zrobić. Gdyby to ta misja miała miejsce na początku naszej kampanii, to byłyby problematyczne. Teraz to już nie jest dla nas większe wyzwanie. Żadne nowe chyba się nie pojawiły na horyzoncie, więc zostaje nam na dobrą sprawę ta jedna tutaj. Ja to już myślę, hetery roju jak tam podlecą, to dadzą radę. Dobra, to czytaliśmy. Czytałem. Jeszcze ostatnie badanie ściany szczetnicowe. Zwiększa ilość punktów życia gniazd lęgu. Tam po tych punktach życia gniazda lęgu, jak tu już na dobrą sprawę nie ma kto atakować naszych miast. O, tu jest kolejna strażnica. Czyżby się pojawiła nowa? Tak, nowe się pojawiają, dobra. To zadanie wiem, że się będzie niestety, ale w takim razie przedłużało niepotrzebnie. Tu kolejne dwie. Tu kolejna, kolejna. Kolejna. To trochę tego jest. Skoro jednostki naziemne też mogą ją atakować, to atakujmy. Też widzicie haruspeksa fakcji, wcześniej nie mieliście takiej możliwości. Dobra. Kolejna zniszczona, teraz... Czas na tą tutaj. Teraz tak. Hetera roju. Tu mamy aż dwie w okolicy. Dobra, musimy jednak... Szybciej będzie, jak użyjemy też innych naszych wojsk. Które sobie czekają po prostu na razie na nic. Ziemi przeskakujesz. Trochę ich niszczymy, ale to zajmuje. Już tam pozabijaliście, co mieliście pozabijać. Wy możecie zająć tutaj to pole. W końcu tak blisko miasta, my nie zajęliśmy, to trochę wstyd.
Dobra, tu pozostała jedna z drugą. Trzecia. Czwarta. Zobaczymy, czy pojawią się jeszcze jakieś kolejne. Sama planeta z nami walczy. A, tu się pojawiła kolejna, więc cały czas się nowe pojawiają. Nie lubię tego typu zadań w tej grze, bo wolę, żeby przeciwnicy pojawili się wszyscy naraz do pokonania, a nie pierdyliard jeden po drugim. Dobra, atakować. Są jakieś następne w okolicy? Na razie nie widzę. Tu u góry przynajmniej. Jak na dole z kolei? Tutaj jest ta jedna jeszcze. Wygląda na to, że ostatnia. Wychodźcie tutaj, zabierzcie mi z powrotem ten artefakt przedwiecznych. Dobrze. Dobra, no z tą będziemy musieli sobie jeszcze poradzić. Dajmy turę, bo chyba nie ma żadnej innej w okolicy. Tak, oddajmy turę. No ale następna znowu się pojawiła. Musimy tutaj wysłać jeszcze jakąś jednostkę na dół, bo tam to najdłużej zdecydowanie trwa niszczenie właśnie tych strażnic Vaula na dole. Aj, podszedłem wystarczająco blisko tym egzokrynem. Cały czas się nowe pojawiają, no. Irytujące. No, Trygon sam w pojedynkę jest w stanie ją zniszczyć. No, niszczyć, niszczyć. Dobra, zakończymy sobie tą misję. Zniszczymy te wszystkie strażnice Vaula, które będą się pojawiały i zrobimy sobie... A, tu mamy trzy. Zrobimy sobie pas w tym odcinku. Fabułę będziemy kontynuowali w kolejnym. Dobra, atakujmy tą najbliżej. Dobra, idźcie na dół. Też stwórzmy jakąś jednostkę Trygona. On szybko potrafił niszczyć te iglice. Zostały dwie, na ten nie, trzy. Trzy, na ten moment trzy oczywiście. Jeszcze też się pozbędziemy, myślę, w tej turze. Dobra,
Zostały te na dole, dwie, tak? Nie widzę żadnych więcej, no ale nie ma sensu liczyć, bo i tak duża szansa, że zaraz kolejne się pojawią. Czyżby? Czyżby nie było nowych iglic? Nie ma. No to wystarczy zniszczyć te dwie pozostałe. Misja będzie wypełniona. Tylko w tej turze nie zniszczymy tych dwóch pozostałych, bo mamy po prostu za mało oddziałów tu na południu. Więc dobra, oddajmy tą turę już i w kolejnej, myślę, zakończymy to zadanie. To mi pokazywać tą strażnicę. No, padł jeden z wojowników tyranickich. Wcześniej chyba zabiły mi tam u góry o jakiś oddział Hormagauntów. I ostatnie badanie z naszej ścieżki badawczej się zbadało. Ściany szczetnicowe. Ściany legowiska rosną niezwykle gwałtownie, co sugeruje, że tworzące je istoty są dość wątłej kondycji, jak na tyranidów. Imperialni genetorzy zdołali zaobserwować jednak pewną adaptację. Wzrost następuje wolniej, ale wiązki mięśni stają się dużo grubsze, a co za tym idzie, bardziej odporne na wszelkie ataki. Zwiększa ilość punktów życia gniazd lęgu. Gniazda lęgu? I to są miasta, bo ja myślałem, że miasta to są albo rodnie megafauny, albo torbiele roju. Albo torbiele roju, albo rodnie megafauny, tak nazwałem nawet torbiele roju. Natomiast możliwe, że to jest gniazdo lęgu po prostu też. Nie wiem. Wiem, że nam się pojawiły nowe strażnice Waula. Już miałem nadzieję, że mamy ostatnią turę. Może się to jeszcze uda zrobić w jednej turze, wszystkie naraz zniszczyć. Może je trzeba faktycznie wszystkie naraz zniszczyć, żeby to zadziałało. Żeby misja nam się powiodła. Czy się uda wszystkie naraz w jednej turze ściągnąć, to nie wiem. A tu na północy radzimy sobie z nimi sprawnie. Na południu tylko potrzeba mi większej ilości wojsk. Już tam zmierzają kolejni tyranidzi. Ale tu też się pojawia cholernie dużo tych nowych strażnic. Cztery się pojawiły na południu. Tutaj sobie poradzą te moje oddziały. Także tam to padnie.
została jedna. Ale założę się, że zaraz się pojawi 5 kolejnych. Dobra, zakończmy turę, zobaczmy. Nie ma żadnych nowych. To jest na ten moment ostatnia. Zobaczymy, czy kiedy ją zniszczymy, to wypełni nam się zadanie. Apoptoza. Bardzo bym trzymał za to kciuki, bo chciałbym się z tym zadaniem wyrobić faktycznie w tym... w tym odcinku. Ale widzę, że zadanie się jeszcze nie zaliczyło, więc zaraz pewnie się pojawią następne drażnice Wola. Jakie to jest strasznie denerwujące, że... Nie lubię, bardzo nie lubię tego rodzaju misji w Gladiusie. Dobra. Jednostki porozstawiane. Jeszcze sobie możemy trygonem podejść bliżej. I kończmy turę. Pewnie się pojawią teraz następne. W każdym razie, tak, pojawiły się następne. W każdym razie to będzie ostatnia tura w tym odcinku. Jak się uda zadanie ukończyć, to się uda. Jak się nie uda, no to tak czy siak będę musiał nagrać tutaj kolejny odcinek z kampanią fabularną, więc po prostu będę kontynuował to w kolejnym odcinku. Bardzo bym chciał jednak, żeby twórcy powiedzieli na tym etapie: ok, dobra, wysłaliśmy odpowiednio dużą ilość przeciwników. Kończmy, bo to już się zaczyna robić pewnie dla gracza irytujące. Bardzo, bardzo zadowolony, gdyby tak uznali, ale wątpię. Tam to zostanie zniszczone. Tutaj też już jest zniszczone. Tutaj trygon to jednym ciosem załatwi, myślę. Nie. Dobra, tu jest kolejna i tu jest jeszcze jedna. I oby to były ostatnie, naprawdę. Bardzo bym chciał, żeby to już były naprawdę ostatnie. Dobra, zniszczona i zniszczona. I co? I dupa, i dalej będą się pojawiać. Nie, jest, w końcu. Wojska Imperium, do tej pory przygotowane raczej na śmierć podczas obrony miast, skorzystały z okazji i zaatakowały. Wysłałem nawet część robotów klasy Kasztelan, aby ich wspomóc, choć szansa na zwycięstwo była tak niewielka. Okej, przejrzyj inwazję i zabij wszystkich najeźdźców. Dobra, czyli najpierw w tym rozdziale mierzymy się z dwoma atakami. Pierwszy atak to... A był atak ze strony samej planety, która wysłała na nas właśnie te strażnice Wola, artefakty rasy przedwiecznych, które znajdowały się pod powierzchnią Gladiusa. Teraz z kolei atakuje nas Astra Militarum, jak tutaj widzicie. Jednostka operatorów broni ciężkiej i pojawią się też pewnie Astartes, tutaj kolejni pancerni. Czy przeciwpancerni, tutaj potomkowie Tempestus z bronią, z karabinami po prostu, bym powiedział, laserowymi chyba karabinami. Tu mamy z kolei ścigacze Landa, czyli to już jest jednostka Astartes, ich mieliśmy w Battle Sektorze. Mieliśmy ścigacze Landa, ale dobra, moi drodzy, to już w kolejnym odcinku, ten trwa
Dla was około godziny, dla mnie zdecydowanie dłużej, bo zakulisowo tutaj poza kamerką musiałem dążyć do przodu. Także kończymy na ten moment. Widzimy się z Gladiusem w przyszłym tygodniu, no bo w piątek Baldur's Gate. Trochę mnie męczy ta kampania fabularna ze względów w sumie tylko i wyłącznie myślę tutaj twórców, którzy troszeczkę myślę przesadzili po pierwsze z ilością tych pojawiających fal wrogów. Zdecydowanie bardziej bym wolał, gdyby oni się pojawiali wszyscy naraz. Poszłoby to po prostu szybciej, krócej. Z drugiej strony męczyła mnie pod kątem tego, że była pod kątem mechaniki źle rozwiązana, bo no kwestia tych wrogów, zabicia wrogów w pobliżu malantropów, gdzie nie miałem już kogo zabijać tak naprawdę na całej mapie, tak? I to powinno było zostać inaczej rozwiązane, że jeśli nie ma już żadnych wrogów, no to zlicza się to po prostu automatycznie. No ale tak twórcy do tego nie podeszli. Postanowili zrobić to inaczej, także musiałem tutaj ładować, grać do momentu jakby dojścia do tego etapu. To mi trochę czasu zajęło i było dla mnie troszkę frustrujące. Niemniej jednak, mimo wszystko uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna gra z Warhammera. Nie jakaś wybitna, ale na pewno dająca dużo frajdy. W każdym razie widzimy się w drugim odcinku fabularnym. Trzymajcie się. Cześć.